Singlowa sobota dzisiaj z gry krótsza, a wszystko dlatego, że aktualnie jesteśmy na wyjeździe i przygotowania wymagały od nas obrania trochę innych priorytetów niż rozległe na kilkadziesiąt godzin fabularki. Niemniej absolutnie nie jestem zły na to, jak sytuacja się potoczyła. Z naszego redakcyjnego koszyka wybrałem bowiem grę, która od czasu premiery była na mojej liście krótkich, platformowo-przygodowych produkcji i doskonale wiedziałem, że to nie jest tytuł wybitnie długi, a raczej do ogrania raz lub dwa i zapamiętania na długo. Coś jak Ori, Never Alone i inne piękne, wizualnie intrygujące wydarzeniami na ekranie tytuły. Planet Alpha w dzisiejszym materiale przed wami. Zapraszam do oglądania. Gra na dany moment jest dostępna na wszystkich platformach, czyli komputerach osobistych, Xboxie, PlayStation 4 i Nintendo Switch. Ja z całością miałem przyjemność spędzić czas na konsoli niebieskich, natomiast uważam, że gdybym miał Switcha, to właśnie tam umieściłbym Planet Alpha z jednego prostego powodu. Długość gry sprawia, że wolałbym się nią delektować raz na jakiś czas mobilnie, podczas jakiegoś wyjazdu, jakiejś trasy, bo taka większa konsola przynajmniej mnie motywuje z marszu do solidnego posiedzenia, które skończyło się w mgnieniu oka i dzięki temu poznałem przy okazji od tak całą historię dziwnego kosmolutka, który wyraźnie sugeruje, że poruszamy się gdzieś w odległych przyszłościowych klimatach i jesteśmy osamotnieni w dziczy i to dosłownie w dziczy jakiejś planety, na której się rozbiliśmy. Sam główny bohater no nie wygląda mi na człowieka z żadnej strony, raczej jakiś obcy, który trafił wydawać by się mogło na piekielnie urokliwy obszar. Wszędzie dzikie właśnie gigantyczne zwierzęta, jakieś dinozauropodobne bestie, latające w powietrzu ptakoryby czy coś i robaki, które od naszej postaci są kilkukrotnie większe. Nie wydawało mi się w ogóle, żeby coś miało nam zagrażać. Odspodziewałem się motywów, którym poeksploruję i przy okazji jakoś tam wydostanę się, ale bez specjalnych kłopotów, aż tu nagle pech chciał, że staliśmy się świadkami chyba jakiegoś najazdu obcych. Robotów, którzy palą, niszczą i zabijają doszczętnie to, co w pierwszej chwili nas zachwyciło. I to tyle z fabuły, bo nie chcę wam jej spoilerować, tym bardziej, że gra jest no nie za długa. Niemniej kilka miesięcy temu, bo Planet Alpha została wydana we wrześniu 2018 roku, tak i teraz, mogę pozachwycać się chociażby odrobinę oprawą graficzną. Chyba nie będziecie na mnie źli, bo w wielu miejscach jeszcze podczas zapowiedzi znalazłem mnóstwo przychylnych komentarzy na temat tego, jak produkt wygląda i wygląda świetnie. Mocno intensywna, kolorystycznie abstrakcyjna i połączona ze stylistyką low poly oprawa bije po oczach i z każdym kolejnym etapem znajdziemy jakieś miejsce, gdzie przystaniemy na chwilę, o ile wrogowie nam na to pozwolą, aby podziwiać widoki. Jeżeli ktoś znajdzie tapetę z tej gry na trzy monitory, to ja poproszę, bo krajobrazy obserwowane z boku są cudowne, chociaż kamera pozwala nam na delikatną zmianę perspektywy. To jest w ogóle dość ciekawe, że nasza postać może poruszać się z lewej w prawą i z prawej w lewą, natomiast jeżeli chodzi o wrogów bądź też jakieś obiekty, one umieszczone są faktycznie w przestrzeni. Możemy je przesunąć, podnieść, wrogowie czasami wyjdą gdzieś w głąb obrazu. To wygląda naprawdę dobrze. Dodatkowym atutem jest niewątpliwie fakt, że samych lokacji jest sporo i płynnie przeplatają się ze sobą. W mgnieniu oka z pięknych, zielonych polan przenikniemy w oślizgłe podziemne pieczary pełne jakichś jaj. Projekt świata jest zatem, tak jak i oprawa wideo, i tutaj dodam również audio, bardzo na plus. Jak natomiast przystało na platformówkę, nie zabrakło elementów logicznych i zręcznościowych. Niestety tych pierwszych jest moim zdaniem wyraźnie za mało, szczególnie że oparto je o bardzo fajną mechanikę, która aż prosi się o większe wykorzystanie. Nasz bohater bowiem nie ma od początku w określonych sytuacjach może manewrować czasem i porami dnia. Od razu przypomniała mi się gra Rime, gdzie również takie sytuacje miały miejsce. Tutaj w zasadzie też możemy liczyć na to, że jakieś przejście nam się otworzy, rozsunie, tylko dlatego, że cofniemy się dobę wstecz względem tego, gdzie byliśmy chwilę temu. Tylko że właśnie pozostaje pewien niedosyt, szczególnie gdy jednak lwią część czasu spędzamy na prędkim biegu w prawo, a przystanków na myślenie i kombinowanie w zasadzie przy całej przygodzie no nie da się wyraźnie odczuć. Co prawda te obecne zagadki jako tako zapadają w pamięć, ale raczej jako ciekawostka, bo ani częstotliwością, ani przede wszystkim trudnością, no nie imponują. Nie jestem jakimś mózgowcem, jeżeli chodzi o tego typu produkcję, a jednak zajmowało mi maksymalnie kilka minut rozwikłanie tego, czym gra chciała mnie ogólnie spowolnić na dużo dłużej chyba, chociaż w sumie nie wiem. Dużo większe trudności natomiast sprawiało samo stawianie czoła wrogom i tutaj ostrzegam. Niby jest prosto, a jednak w Planet
Planet Alfie ginie się często. Od momentu, kiedy zaczynamy spotykać przeciwników, poziom trudności wyraźnie wskakuje na wyższy szczebel, a nieraz jeden bieg przed siebie trzeba powtórzyć kilka razy, bo ogień wroga jest siarczysty i trudno go ominąć. Tutaj też, mówiąc o omijaniu wroga, trzeba wykorzystać elementy środowiska jak kamienie czy chaszcze, w których ukrywamy się przed wzrokiem, chociaż to też nie zawsze się udaje. Kilkukrotnie bowiem uświadczyłem sytuacji, gdzie robot, mimo że mnie niby nie widział i nie powinien widzieć, to w zasadzie z marszu zaserwował mi kilka kulek w głowę. Niestety założenie gry jest takie, że lepiej być non-stop incognito, bo jak cię zobaczą, to umierasz i szansa na jakikolwiek ratunek w tej sytuacji jest żadna. Albo niemal żadna. Pociski są silne, a my słabi i za bardzo nie możemy odpłacić się jakimś innym naszym atakiem. No i właśnie to udowadnia poniekąd, że Planet Alpha wcale nie jest taka doskonała, jak na początku mogłaby się wydawać. Wręcz przeciwnie, ma zauważalne wady, jak wywołujący konsternację początek, błędy na przestrzeni całej gry, czy niezbyt precyzyjne sterowanie. Ciężko mi powiedzieć, jak sprawa wygląda na klawiaturze, ale momentami na padzie kilkukrotnie podchodziłem do jakiegoś elementu, aż w końcu bitek złapał się o to, o co mi chodziło, na przykład o krawędź skały. Duże znaczenie w niektórych wypadkach ma odpowiedni timing ruchów i zręczność, a niestety sterowanie właśnie tego nie ułatwia. Nie znaczy to jednak, że do pewnych słabości gry nie da się przyzwyczaić, po prostu trzeba zacisnąć zęby i możemy to przetrwać. Klimat ratuje w tej grze naprawdę sporo i fakt, że tą historię, którą przechodzimy, opowiadamy sobie niemalże sami. Podczas przygody nie napotkałem na żaden moment, kiedy zobaczyłbym jakiś dialog, rozmowę, cokolwiek, co miałoby zmienić mój tok rozumienia prezentowanych wydarzeń i to jest po prostu piękne, chociaż krótkie, zdecydowanie za krótkie. I mimo tych częstych śmierci, za proste. Więcej łamigłówek pewnie załatwiłoby sprawę, no ale tak już finalnie, to Planet Alpha kupicie aktualnie za jakieś 30 zł na platformach z kluczami. Na Steamie z kolei ponad 70, co i tak jest ceną całkiem ujmującą. Podejrzewam, że w międzyczasie pojawiały się dość systematycznie promocje na tą grę w oficjalnych źródłach i tutaj uważam, że dla miłośnika po prostu pięknych i klimatycznych gier rozmawiamy o pozycji obowiązkowej, przyjemnej i wartej ogrania. To tyle ode mnie na dzisiaj, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Hej!